Nastał czas podróży dla naszego Bevana. Zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy w poprzednim odcinku. Wyruszamy z Whitewatch do Bearmark, do miejsca, gdzie znajduje się król Sendra. I doskonale wiemy, że będzie miał on jakieś odpowiedzi, bowiem mądrym królem jest, a przynajmniej tak mówią wszyscy. Co zrobi nasz Bevan? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że podróż przez bagna powinna być nieco łatwiejsza dla nas z prostego powodu. Pewna mieszkanka Whitewatch powiedziała nam, którędy iść. Bevan zapamiętał to, mimo tego, że w jego głowie dzieje się bardzo wiele i prawdopodobnie po drodze będziemy musieli zrobić jakiś przystanek, tym bardziej, że straciliśmy trochę zasobów. To ten skrót może nam trochę uratować tyłek, dosłownie w przenośni. Warto jednak zapamiętać, że jako że nasza podróż jest zaznaczona jako dangerous, to nie jest już troublesome, to nie jest ten pierwszy poziom i przy używaniu akcji Undertake a Journey nie zaznaczyliśmy dwóch punktów, nie są to trzy punkty jak było wcześniej, tak więc to jest nasz początek, a więc powoli będziemy zmierzali w tamtą stronę. Bevan ruszył przed siebie, ale pamiętajmy, że pierwsza rzecz, którą miał tutaj spotkać, to jakiś kamień milowy, jakiś konkretny punkt w całej podróży. Zerknijmy, gdzie w ogóle dotarliśmy i w związku z tym musimy odezwać się do naszych wyroczni, do naszych orakli. Tak więc w jakim miejscu się znaleźliśmy? Uwaga! Mamy 47 i 47 jest to glade, a więc polana. Zerknijmy jeszcze jaka. Krótki opis. 89 i 89 szeroka polana. Dobrze, więc Bevan idąc jeszcze kawałek przed siebie rozejrzał się i nim dotarł na bagna, które były tak złą sławą owiane, można by powiedzieć, a przynajmniej zapowiadały się jako miejsce, przez które będzie ciężko się przedostać, Bevan trafia na polanę. Najwyraźniej Whitewatch znajduje się w dość przyjemnej okolicy. Polana to całkiem dobre miejsce na zebranie odrobinę zasobów, więc wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj wykonać jedną z akcji i będzie to rzecz jasna resupply. Tak więc będziemy odrobinę polować jako Bevan. Uwaga, rzucamy. Jest to tak, jest dziesiątka i dwójka. Wyrzuciliśmy trójkę. Dodajemy nasze wits, więc mamy cztery. Czyli to będzie połowiczny sukces. I na połowicznym sukcesie otrzymujemy plus dwa supply. Także jest to całkiem nieźle, ale tracimy... Aha, możemy zebrać do dwóch, ale za każde tracimy momentum, więc bylibyśmy na zerze, gdybyśmy wymaksowali. Dobrze, spróbujmy zejść do zera. Ryzykowna rzecz. Bevan poświęcił się temu zadaniu dość solidnie. To znaczy dotychczasowo miecz, który służył mu głównie do straszenia tej dziwnej istoty z jeziora, która jak pamiętamy zabrała mu pewien artefakt po jego siostrze, to ten naszyjnik, który dziwna dłoń wciągnęła pod taflę i głęboko pod ziemię, pod dno, wyciągnął ów miecz. Rozejrzał się i kawałek dalej zobaczył niewielkiego zająca. Wydawałoby się, że jest to dość prosty cel, ale głównie gdy ma się łuk, gdy ma się jednak przy sobie miecz, bywa to problematyczne. Bevan, jako osoba zaprawiona w boju przynajmniej częściowo, a już na pewno lepiej radząca sobie z tego typu problemami, postanowił zaimprowizować. Co mu szkodzi? Zrobił kilka kroków, najciszej jak potrafił, krok za krokiem, na tej polanie rozkładające się kolejne źdźbła trawy pod jego stopami wydawały lekki szum, ale na tyle cichy, by stworzenia nie usłyszały go. Jeden sprawny rzut mieczem. Miecz poszybował, przebijając zwierzę. To nie była wyjątkowo okrutna śmierć, była bardzo szybka i nie sprawiła bólu naszemu stworzaczkowi. Udało się zebrać przy okazji jeszcze trochę ziół, które będą potrzebne prędzej czy później. Plecak jest na nowo,
wypełnione prowiantami, jest na nowo wypełnione wszelkiego typu ziołami. Natomiast bewan ciężko nie zauważyć, że trochę się przy tym natrudził. Stąd tracimy nasze momentum. Przydałoby się też zdecydowanie zebrać kilka informacji. Tak więc zanim wyruszymy, jeszcze rzucimy na gather information. Tak więc, czy będziemy tutaj kogoś wypytywać? Zdecydowanie nie. Czy będziemy coś śledzić? Wydaje mi się, że tak, więc będziemy dodawać wits. I uwaga, jest to 8, jest to 7, a u nas 3, wits 2, to byłoby tylko 5. Tak więc mamy miss. Bevan rozgląda się, szuka jakiegoś dobrego miejsca, próbuje skojarzyć dokładnie, w którą stronę wskazywała ta mieszkanka, jak dotrzeć na bagna. Niestety, nic ciekawego. Musimy rzucić na pay the price i tutaj zaczynają się nasze problemy. Cóż może się stać? Pay the price to rzut zaledwie kastą, tak więc uwaga, mamy 34. 34 oznacza, obecna sytuacja pogarsza się. Cóż by to mogło oznaczać? Wydaje mi się, że mam pewien pomysł, dlatego pozwolę sobie skorzystać z naszego typowego wyroczniowego rzutu. Jeżeli będzie 50 lub więcej, oznacza to tak, jeżeli będzie poniżej 50, oznacza to nie. Tak więc rzut to 26. Okej, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. W pewnym momencie Bevan usłyszał bardzo podobne kroki do tych, które sam przed chwilą wykonywał. Najwyraźniej zapach świeżego mięsa albo krwi unoszącej się w powietrzu zwabił pobliskie wilki. Niewielka watacha składająca się z 5-6 osobników. Jeden z nich na przodzie dobrze zbudowany. Ciemne, szare futro, bardzo grube. Na swoich wielkich łapach przystosowanych do kroczenia po śniegu. Co on tu robi, ciężko stwierdzić. Idzie prowadząc całą swoją paczkę. Rozglądają się. Bevan w ostatniej chwili zdążył się jednak ukryć. Ale wydaje mi się, że z tego powodu powinniśmy stracić jedno spirit, bo trzeba przyznać, walka z kilkoma wilkami nie jest w tym momencie najlepszym wyjściem. Tym bardziej, że nasze zadanie już jest w miarę trudne przez to, gdzie musimy dotrzeć i jak trudnym terenem będzie to miejsce, właściwie cała ta droga, po której będziemy się poruszać, by dotrzeć do Sendry. Tak więc wilki przeszły, zobaczyły tylko miejsce, gdzie ów królik zginął, spojrzały, powąchały, poszły dalej. Bevanowi udało się. Słychać tylko głośne uff. Nie mam pojęcia jak. Powiem ci szczerze, że kompletnie nie spodziewałem się jakichkolwiek w ogóle tutaj polan. Co najmniej dziwne, opiera się o drzewo i spogląda dość mocno w niewielką dziuplę, która się tam znajduje. Nie ma w środku żadnego zwierzęcia. Po raz kolejny Bevan mówi do czegoś, co raczej go niekoniecznie słucha, ale ciężko stwierdzić. Bevan jeszcze chwilę odzyskiwał oddech i ruszamy dalej. Tak więc po raz kolejny bierzemy Undertake a Journey i będzie to kolejny rzut. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie odrobinę łatwiej. Co będziemy dodawać? Po raz kolejny wits. No tak. 9, 5 i 5. Dodajemy wits 2, więc mamy częściowy sukces. Oznacza to od razu, że zaznaczamy 2 punkty i zbliżamy się w stronę bagien. Częściowy sukces będzie oznaczał, że dotrzemy po raz kolejny do jakiejś nowej lokacji. Nie będą to same bagna, tak więc spokojnie, ale tracimy nasze supply. Tak więc zerknijmy, gdzie teraz Bevan będzie ruszał. 77, czyli musimy to zwielokrotnić. 77, jest las. Jaki to będzie las? 93. Gęsty las. Tak więc Bevan właściwie bez zastanowienia, jak już udało mu się złapać ten oddech, jak już zebrał się w sobie, ruszył dalej. Być może udało mu się
Ciężko było to zauważyć, bo był to dość wyrachowany ruch. W którymś momencie, gdy wilki niekoniecznie odchodziły z miejsca, powiedzmy, zbrodni, z tej polany, Bevan złapał tylko fragment mięsa, który był w jego plecaku i rzucił go głęboko w las. Jednak w jedną ze stron, w którą on się udawał, nie będzie. Wilki poszły właśnie za zapachem tego świeżego mięsa, stąd utrata naszych zapasów. Bevan ruszył. Drzewa zaczynały formować właściwie ścianę. Ścianę, która zasłaniała i tylko gdzieniegdzie przepuszczała drobne promienie światła. Bardzo ciężko poruszać się po takim miejscu, bardzo ciężko jest cokolwiek wytropić, znaleźć jakiekolwiek miejsce konkretne, ale być może to właśnie o to chodziło tej mieszkance. Być może chodziło właśnie o ten las. Tak więc powoli Bevan kroczył i kroczył. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy zebrać jeszcze więcej informacji. Znaleźć jakiś charakterystyczny punkt, o którym mówiła mieszkanka Whitewatch. Tak więc po raz kolejny gather information i po raz kolejny dodajemy wits. Tym razem jest to 5, 4, a wits to 2. Będzie to oznaczało, tym bardziej, że nie mamy momentum do spalenia, że nie udało nam się. Wygląda na to, że dziś los nie uśmiecha się do Bevana. Rzucamy ponownie na pay the price. 57. 57. Dobrze. Powoduje opóźnienie albo sprawia, że będzie nam trudniej. W którymś momencie Bevan, idąc przez ten las, zahaczając praktycznie o każdą z możliwych gałęzi, gdzieniegdzie wystające bardzo mocne kawałki drzewa, zahaczające o jego miecz, powodowały, że ten odpinał się razem z pochwą, spadał na ziemię. Powoli, powoli robiło się coraz ciemniej, a doskonale wiemy, że nie jest to najlepszy moment na to, by podróżować, tym bardziej w tak trudnym miejscu. Tym bardziej nie powinniśmy wystawiać się na jakiekolwiek działania dzikich zwierząt. Widzieliśmy przed chwilą wilki, a te potrafią zrobić solidne kuku naszemu Bevanowi. Tak więc Bevan w którymś momencie wyjątkowo zmęczony. Wydaje mi się, że możemy stracić jeszcze jedne supply. Tak. Pasowałoby to, bo zmęczenie daje o sobie znać. W którymś momencie Bevan zwyczajnie przyklęknął. Zmęczony, strudzony. Zaczął zastanawiać się, czy idzie w ogóle w dobrą stronę. Jest coraz trudniej. Zmęczony podniósł tylko głowę i powiedział sam do siebie, a być może do tej kępki trawy, która znajduje się przed nim. Czując chłód nadciągający z pomiędzy drzew, spojrzał tylko w tę stronę i... Fara, gdybyś tylko tu była... Gdybyś tylko tu była, doskonale wiedziałabyś, gdzie iść. Jak mało kto znałaś się na mapie. Gdybym tylko potrafił słuchać drzew, słuchać wiatru tak jak ty robiłaś to. Wyjątkowo mi ciebie brakuje. I przypomnijmy sobie, że Bevan stracił rzecz bardzo ważną. Ten naszyjnik solidnie wrył się w pamięć. Teraz, chcąc instynktownie złapać się za niego, wypowiadając imię Fara, zrozumiał, że nie ma ostatniej pamiątki po swojej siostrze. To duży, duży problem i jeszcze większy cios. Bevan z rozbieganym wzrokiem rozejrzał się tylko po tych drzewach i rzućmy sobie na to, czy Bevan znajdzie drogę. I wydaje mi się, że po raz kolejny wykorzystamy 50 bądź w górę, zauważy drogę w stronę bagien albo poniżej. Zwyczajnie nie. Tak więc rzut 82. Rozbiegany wzrok Bevana krążył pomiędzy jednym drzewem a drugim. W którymś momencie jednak zauważył miejsce, nieco większy prześwit, światło przebijające się. Ostatnie promyki słońca tego dnia powodowały, że odrobina nadziei w Bevanie zaczęła płonąć niczym pochodnia. Solidne kroki zmęczonego mężczyzny. Pamiętajmy, że Bevan to jednak kawał chłopa, trzymającego teraz bardzo kurczowo się za miecz.
dociera on na bagna. I tutaj będziemy musieli już dość solidnie natrudzić się, by przez nie przejść. Tak więc, wydaje mi się, że może być to face danger, bo jednak jest to noc, jest już ciemno, jeden by powiedział, że wszystko jedno, ale nie bewan. Pamiętajmy, że te trudne tereny będą niosły za sobą kolejne problemy. Tak więc, face danger, dobrze. Wygląda to tak, czy będziemy korzystali z naszej prędkości? Wydaje mi się, że nie jest to rozsądne nocą pędzić przez bagna. No już samo wypowiadanie tego brzmi co najmniej źle. A czy będziemy jakkolwiek próbowali to przekonać? Nie, z ropuchami jeszcze nie gadaliśmy, z tego co wiem. Czy będzie to agresywne? Czy będzie to deception? Wydaje mi się, że jednak bardziej ekspertyza, obserwacja. Tak więc ponownie będziemy korzystali z naszego wits. A zatem rzut. I rzut mówi 4 oraz 10. A my mamy ledwo 4. Co oznacza, że w ogóle nam się nie udaje. I ponowny rzut na Pay the Price tym razem będzie skutkował czymś wyjątkowo problematycznym dla nas. Jest to 69 i 69. Stresujące. W którymś momencie Bevan, ten rozbiegany wzrok, nie brał się znikąd. Ten jeden upadek na kolana, dotarcie na miejsce, w te bagna, w środku albo właściwie wieczorem, nie działa zbyt dobrze na jego psychikę. Zmęczony, psychicznie wycieńczony, tuż po tym jak uświadomił sobie swoją stratę, zdecydowanie będziemy tracili, będziemy zbierali stres. I tutaj już sobie rzucimy na endure stres. Nie jest to może aż tak szokujące, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji zdecydowanie bardzo się przyda. Tak więc rzut. 3, 4 i my mamy 6, tak więc idealnie nam wchodzi, będzie to strong hit. Możemy wybrać jedno, albo udaje nam się ogarnąć, tracimy momentum za każde spirit. Nie będziemy schodzili na minusowe, bo to jest już duży problem. Albo embrace the darkness i dostajemy plus 1 momentum. Wchodzimy na plus 1. Bevan, będąc w tym szoku, próbuje się zebrać w sobie, rozejrzeć, skupić wzrok na kolejnych elementach, na bulgoczącej wodzie, na pękających bąblach, na rdzawo-zielonej tafli, na niewielkich wzgórzach, z których wręcz spada mech, na kilku żabach, które właśnie przeskakiwały z miejsca na miejsce. Jego zmysły się wyostrzają, a wśród nich głos Fary, który podpowiada mu: pamiętaj, by iść w prawo. Bevan bez zastanowienia, jakby po raz kolejny rozmawiał i wiedział, z kim rozmawia, nie zastanawiając się, że jest to wyjątkowo dziwna sytuacja, kiwnął tylko głową, spojrzał na ziemię, na której przed chwilą przyklęknął, powiedział: przepraszam, że nadepnąłem. I ruszył przed siebie. Tak więc bierzemy kolejny Undertake a Journey i miejmy nadzieję, że w tak trudnych warunkach nie będzie to aż tak problematyczne. Mamy 4, 4 i 2, więc nam już wchodzi. To jest świetny, świetny znak. Od razu zaznaczam, że jesteśmy na kolejnych 2 punktach. To już 6, więc są spore szanse, że gdybyśmy teraz chcieli już dotrzeć na miejsce, byłoby całkiem rozsądnie próbować, ale jeszcze trochę przemęczymy Bevana, tak mi się wydaje. Natomiast, dobrze, będziemy docierali do jakiegoś punktu na naszym pełnym sukcesie. Wydaje mi się, że będzie to już ten skrót, o którym mówiła mieszkanka. To musi być to i możemy wybrać. Albo zaznaczamy progres, co ma sens, albo zaznaczamy progres i plus 1 momentum, ale minus 1 zasobów. Zasoby na 2, ale momentum wpadnie nam na również 2. Więc wydaje mi się, że to. Bevan, wiecie doskonale, to nie jest koleś, który wie, jak się obchodzić z jedzeniem. Wyciągnął tylko kilka zasuszonych kawałków mięsa, zaczął je obgryzać, właściwie rozrywać
swoimi twardymi, lekko pożółkłymi zębami, mieląc ozorem, żując dość głośno, co nie jest dobrym sposobem na niezwracanie na siebie uwagi, ale w kanonadzie tych wszystkich dźwięków bulgotu, tego bardzo wilgotnego powietrza i gdzieniegdzie kapiącej wody, czy właśnie rechoczących żab, nie było to aż tak bardzo odróżniające się. Jednak dzika bestia, jaką jest Bevan, zwłaszcza w kontakcie z jedzeniem, no tak, tutaj mógł się ukryć. Dostaliśmy trochę momentum, więc Bevan odrobinę odpoczął i wtem widzi ten jeden charakterystyczny punkt, o którym wspominała nasza mieszkanka White Watch. Przygląda się mu? No tak! No tak! Oczywiście, że chodziło o ciebie, konarze. Dobrze, czyli to było w prawo. Dobrze mówię? Źle mówię. Dobrze mówię, źle. Fara? No tak. W prawo. Dzięki za wskazanie drogi, konarze. To ładne imię, gdybym kiedyś miał syna. I ruszył. Rusza w prawo. Idziemy i będziemy tutaj musieli na chwilę zatrzymać się. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, by założyć obozowisko. Małe, bo małe, wiadomo. Zrobiło się już na tyle ciemno, na tyle często nie wchodziły nam nasze rzuty, że Bevan wymaga odrobinę odpoczynku. Od wszystkiego tego, co dzisiaj się działo. Od tych wilków, od tego polowania, od tego błądzenia i łażenia po miejscach, których w ogóle się nie spodziewał. Tak więc rzucamy na Make Camp. Miejmy nadzieję, że ten poranek będzie nieco łatwiejszy i dotrzemy do króla już całkiem spokojnie. Dwójka kontra jedynka, tak więc jeden już nam wchodzi, kontra dziewiątka. Nie brzmi to najlepiej. Dodajemy supply, więc tylko dwa. Tak więc 4 kontra 1, super. 4 kontra 9 już trochę mniej, więc jest to połowiczny sukces. A zatem na połowicznym sukcesie wybieramy tylko jedno z następujących. I będzie to plus 1 zdrowia za to, że odpoczęliśmy, a tracimy znowu zapasy i plus 1 zdrowia dla naszych kompanionów, których na szczęście nie mamy. Relaks pozwoliłby nam właściwie tylko odpocząć psychicznie. Skupienie się dałoby nam momentum, co nie byłoby aż takim złym ruchem. I przygotowanie się da nam plus 1 do Undertake a Journey. I choć bardzo chciałbym odzyskać te kolejne rzeczy, które traciliśmy po drodze, plus 1 do Undertake a Journey bardzo nam się przyda. Tym bardziej, że pamiętajcie, musimy dotrzeć na miejsce. Choć z drugiej strony wydaje mi się, że moglibyśmy się pokusić już o zakończenie naszej podróży. Nie, jeszcze jednak przyforsujemy. Natomiast Bevan rozłożył swój śpiwór. Rozpalił niewielkie ognisko, otaczając je kamieniami. Kilka razy jeszcze wziął głębszy wdech, patrząc w gwiazdy. Z pomiędzy koron drzew, które przed chwilą minął, będąc w tym niezbyt przyjemnym miejscu, bo jednak są to wciąż bagna, upewnił się tylko, czy podłoże jest w miarę stabilne, czy nie spadnie na niego deszcz, bo już jakby wilgoci mu w dostatku. Powoli, powoli zasypiał. I teraz pozwolę sobie po raz kolejny na wprowadzenie niewielkich koszmarów dla Bevana, bo dlaczego by nie? 56 oznaczałoby, i połączę to sobie z Major Plot Twist. W którymś momencie Bevan znajduje się po raz kolejny w tych ruinach. Napisy zdają się świecić, emanować niezwykłym światłem, jakby nie z tego świata. Więcej głosów, początkowo tylko Fara, wydaje się do niego mówić, powtarzać mu coś w języku, którego on sam nie rozumie. Potem dołączają do niej głosy, które zaczynają zbierać się w jedno. Rozgląda się i na drugiej, przeciwległej ścianie widzi niedźwiedzia, który powoli zaczyna nabierać ludzkich kształtów. Spogląda na Bevana i wskazuje, by ten zamilkł.
Bevan budzi się. Poranek na bagnach nie jest najlepszym miejscem, ani najlepszą sytuacją, w jakiej mógł się znaleźć. Pamiętajmy jednak, że zadanie to zadanie. Musimy dotrzeć do Sendry. Ten człowiek może nam pomóc. Tak więc zwijając wszystkie kolejne manatki, zwijając śpiwór i kładąc go na swoim plecaku, zagaszając ognisko, które starało się jakkolwiek utrzymać temperaturę Bevana, ruszamy w podróż. Miejmy nadzieję, że jest to ostatnia komplikacja, ewentualna komplikacja. Piątka do przebicia, ósemka do przebicia i czwórka. Czyli co, mamy 6 kontra 8 i 5. Udaje nam się przebić tylko jedno. Jest to połowiczny sukces. Zaznaczamy jednak 2 punkty. To bardzo przydatne, więc będziemy walczyli z ósemką. Także spokojnie. Ale tracimy nasze zapasy. Jesteśmy tylko na jedynce. Jesteśmy o krok od zaznaczenia pierwszego condition. Także jest solidnie. Miejmy nadzieję, że to Bermark jest tuż. I na to by wychodziło. Docieramy do charakterystycznego punktu. I wydaje mi się, że tym charakterystycznym punktem powinno być rysujące się już na widoku Bevana przed nim niewielkie, otoczone drewnianą palisadą grodzisko, można by tak to nazwać. Większy budynek zdecydowanie niż te w osadzie White Watch. Jeden wyglądający nawet bardziej jak garnizon. Przed samą palisadą straże, ale tym razem o wiele lepiej uzbrojone. Powoli zbliżamy się na miejsce. I to jest ten moment, w którym rzucimy na Reach Your Destination. Miejmy nadzieję, że to nie jest już żaden problem. Trójka kontra piątka i jedynka. Dobrze, już jest połowicznie. Sam mówiłem o tej ósemce. Tak więc mamy 8 kontra jedynkę i piątkę. Przebiliśmy to bez problemu. Udaje nam się dotrzeć. Na pełnym sukcesie możemy wykonać kolejny ruch i dostać plus jeden. Albo dostać plus jeden momentum. Patrząc na to, jak słabo idą nam rzuty, pójdę w momentum. Docieramy więc do Bermark, charakterystycznego miejsca, które już z zewnątrz wydaje się roztaczać pewną atmosferę małej twierdzy. Miejsca, gdzie mało kto dociera, nie znając choćby tego skrótu, którym Bevan cudem bo cudem, ale dotarł na miejsce. Strażnicy, widząc mężczyznę, sięgnęli od razu po swoje topory przytroczone do boków, ale gdy tylko nieco więcej światła, gdy tylko zbliżył się Bevan w ich stronę, a oni dostrzegli nacięcia na jego skórze, spojrzeli. Witaj. Witajcie. Czy zastałem króla? Powiedziano mi, że znajdę go właśnie tutaj. W jakiej sprawie? Chciałem zwyczajnie porozmawiać, mam wiele pytań, a wydaje się być on wyjątkowo światłym człowiekiem? Kimś, kto widział wiele i wiele jest w stanie opowiedzieć, a przynajmniej odpowiedzieć na moje pytania? Dobrze, wejdź. W tym momencie strażnicy odsuwają się na boki, otwierają bramę do grodu, do Bermark. Bevan spojrzał tylko po nich, nieco przestraszony, ale jednak pewny siebie. Po tym, co przeżył poprzedniego dnia, nie czuje się on zbyt dobrze psychicznie, ale pamiętajmy, to jednak jest dalej wojownik. Gdyby przyszło do rozlewu krwi, on byłby pierwszy, by to robić. Nie jest to podrzędny najemnik, po prostu spotkaliśmy go w bardzo złych dla niego czasach. Wchodzimy więc do Bermark i rozglądając się, widzimy tylko faktycznie niewielkie koszary, coś co można by nazwać składami garnizonów. Wielu żołnierzy porusza się tam, służba, ale nie ma tu mieszkańców. Jednak mieliśmy rację od samego początku. To placówka nastawiona głównie na to, by szkolić, na to, by bronić tego miejsca i w przypadku jakiegokolwiek ataku wysłać oddziały. To jednak jest miejsce dla kogoś takiego jak Sendra, dla króla, który ponownie
potrafi w momencie, gdy nie wie, komu oddać odpowiednią rzecz, podzielić ją na pół, nawet jeżeli jest to żywe stworzenie. Rozglądając się w ten sposób, bardzo łatwo było wywnioskować, gdzie dokładnie znajduje się siedziba króla. To ten wysoki budynek, ten, który ma jakieś zdobienia i nie jest tylko i wyłącznie utylitarną placówką, albo nie jest placem, gdzie faktycznie nasi żołnierze, nasze straże się szkolą. W tym momencie słychać tylko uderzenia mieczy, bo ci żołnierze jednak nie są na etapie ćwiczenia drewnianymi mieczykami. Nie jest to drewniany mieczyk, na który spojrzał Bevan tuż po dziwnym spotkaniu z wiedźmą. To prawdziwe miecze i prawdziwe zderzenia żelaza ze sobą. Ci wojownicy wiedzą, co robią. Bevan przyjrzał się i jako osoba biegła w walce postanowił nieco bardziej się zaangażować. Dlaczego nie? Dawno nie krzyżował z nikim swojego oręża. Podszedł do mężczyzny, który zdawał się przyglądać całej tej sytuacji i... Przepraszam. Czy mógłbym sprawdzić, jak sobie poradzę? A ty to kto? Ja jestem Bevan. Przybyłem tu, by porozmawiać z królem, ale nim jednak obwieszczę się, chciałbym nieco rozruszać się po całonocnej drzemce. Miałbyś coś przeciwko? Nie, skądże. Chodź i rzućmy sobie na jakieś imię, żeby nasz przeciwnik miał potencjalnie coś od siebie. Dobrze. Banda, chodź tu. Przypomnij mi swoje imię. Bevan. Bevan chce stoczyć z tobą sparring. Rozumiemy się? Tak, proszę pana. I dobrze zbudowana, acz młoda kobieta, pełna siniaków, poprzepasana różnego rodzaju tkaninami, które miałyby izolować ją, czy to od zimna samego oręża, czy od przetarć, czy obić. Wydaje się, że niektóre z nich nawet mogą służyć za bandaże. Kobieta spojrzała w stronę Bevana. To co? Walczymy? Potrzebujesz miecza, czy masz swój? Spokojnie, mam swój. Bevan sięgnął po miecz, złapał go dość kurczowo, stanęli naprzeciwko siebie i teraz rozpoczniemy walkę, a może raczej pojedynek. Ma to swoją osobną nazwę. Tak więc skorzystamy z Draw the Circle. When you challenge someone in a formal duel. Powiedzmy, że tak to można nazwać. No dobrze. Będziemy dodawali swoje hard, czyli plus 3, jest to nasza najsilniejsza z cech. Natomiast nie jest to nasza przyjaciółka, nie oszukujmy się, nie będziemy tutaj kombinować. Lecimy. Czy nam się uda? 9 i 4, 1. Zdecydowanie nam nie wchodzi. Cokolwiek byśmy tutaj kombinowali, w ogóle nam nie wchodzi. Tak więc jest to moment, w którym musimy ponownie rzucić na Pay the Price i nasz przeciwnik będzie miał inicjatywę. Ja już mam tutaj Pay the Price, ale zrobimy sobie sparring z bandą. Niechże będzie. Także co jest naszym Pay the Price? Miejmy nadzieję, że nie będzie dubletu. 14. 14 to... OK. Bevan zatem złapał za swój miecz bardzo mocno, wycelował go w stronę bandy. Banda zrobiła to samo, kiwnęła głową na znak, czy są gotowi. Bevan odkiwnął i zauważył, jak dosłownie w tym momencie banda robi krok na bok, podcina go, Bevan wywraca się na plecy, wypada jego miecz. No, tego się nie spodziewałem. Podnosi się. Naprzeciwko niego stoi już miecz wycelowany w jego stronę. Banda zamachuje się, tak więc rzucimy na clash tym razem. I co my tu mamy? 33 będzie źle, jeżeli to nam nie wejdzie. Natomiast dodajemy nasze iron i udaje nam się. Jest to pełne wejście rzutu, tak więc odzyskujemy inicjatywę. To dobrze. Dodatkowo, co nam to daje?
zadajemy obrażenia. Można uznać, że jest to sparring, więc nie oszukujmy się, będzie to dość prosta rzecz. Przy tego typu zagrożeniach zaznaczamy sobie 3. Tak więc bardzo dobrze. Plus wybieramy jeszcze jedną rzecz. Albo zadamy jeszcze jedno obrażenie, albo podniesiemy sobie momentum. Czy potrzebujemy jeszcze jednego obrażenia? Nie, bo teraz będzie nasza inicjatywa. Tak więc podnosimy momentum do 4. Bevan spojrzał tylko na to ostrze. Bardzo szybkim ruchem odbił to boczną stroną swojego przedramienia. Miecz odskoczył na bok, druga ręka Bevana chwyciła za miecz. Stanęli ponownie naprzeciwko siebie wycelowani mieczami i pora na cios. Jako że mamy swoją inicjatywę po swojej stronie, czy będzie to dobry pomysł, żeby od razu atakować? W razie czego możemy na wszelki wypadek jeszcze użyć Security Advantage, co by nam na wszelki wypadek jeszcze podniosło szansę za chwilę i chyba sobie na to rzucimy. Dobrze, jako że Bevan jest jednak trochę czarusiem, lubi gadać dużo, tym bardziej podczas pojedynków będziemy dodawali sobie Heart. To jest już 6 dla nas kontra 10 i kontra 9. Oj. Chcieliśmy zdobyć trochę ułatwienia w walce, natomiast najwyraźniej na bandę nie będzie to działało. A w ogóle na mnie wchodzi. Musimy rzucić sobie jeszcze na Pay the Price, zatem uwaga, jest to 99, czyli dublet. Rzucamy razy 2, jeżeli to się powtórzy, to będzie jeszcze gorzej, a już jest i tak gorzej. Super. Jest to 75. Na razie wam nie będę mówił. Oraz 18. A zatem, w którymś momencie wycelowani w siebie, Bevan zaczyna swoją standardową gadkę. Długo tutaj już trenujesz? Wydaje mi się, że dopiero co zaczęłaś, prawda? Beznadziejna pozycja nóg. Okropne trzymanie miecza. Jeżeli miałbym być szczery, wydaje mi się, że bezproblemowo mógłbym nawet z zasłoniętymi oczami. I w tym momencie Bevan słyszy, dosłownie słyszy przecinane powietrze przed nim. I to już raczej będzie atak. Nie ma co komplikować. Musimy oberwać. Jasne, cokolwiek na tym poziomie będzie nam odbierało tylko po jednym zdrowia, ale już schodzimy do 3. Zobaczmy za to, jak poradzimy sobie z tymi obrażeniami. Bo jednak obrywamy. Jest to 7, 9 kontra 1. No nie oszukujmy się, w ogóle na mnie wchodzi. Obniżamy więc nasze momentum, spadamy do 3. To jest pierwsza rzecz. Druga, nie jesteśmy na szczęście na 0 HP, ale dobrze. W którymś momencie Bevan tuż po zasłonięciu oczu usłyszał tylko ten dźwięk i tępe uderzenie w czaszkę. Najwyraźniej banda wie, co robi, nie uderzyła go ostrzem, tylko płaską stroną miecza. Swoje zabolało. Bevan... Och! Kurwa! Chyba cię nie doceniłem. Dobrze, a zatem walczmy. Jednak pamiętajmy, że inicjatywa jest po stronie bandy. Banda będzie próbowała nas zaatakować. Nie jest to najlepszy pomysł, ale dobrze. Czy będzie to w takim razie atak? Tak, myślę, że na tym etapie będzie to kolejny atak. Natomiast w momencie, kiedy banda próbuje zaatakować po raz kolejny, Bevan robi krok na bok, korzystając ze swoich umiejętności, odtrąca też miecz i próbuje na tym etapie przekonać bandę albo przegadać ją raz jeszcze. Jeżeli mu się nie uda, to i tak oberwie, więc spróbujmy Compel. Będziemy dodawali znowu nasze serce. Jest to 6 plus 3, czyli 9 kontra 9 i 6. Będzie to połowiczny sukces, więc zawsze coś. Nie oznacza to, że inicjatywa wraca w naszą stronę. Połowiczny sukces. Bevan odtrącił ten miecz. Banda uderza po raz kolejny.
Bevan zablokował to nad swoją twarzą, odepchnął miecz, ustawił się po raz kolejny do pozycji bojowej i jedyne co powiedział to: twój ojciec musi być z ciebie dumny, prawda, Banda? Myślę, że jest całkiem dumny. Zazwyczaj pokonuje swoich przeciwników. Być może nie wyglądam na kogoś, kto jest aż tak zaprawiony w boju jak ty, ale radzę sobie jak mogę. Tak? To przekonajmy się. Ruszyli w swoją stronę i wydaje mi się, że teraz będzie to clash. Proszę bardzo, jest to znowu 9 kontra 2 i 3. Dobrze, będziemy musieli sobie na pewno odebrać jeszcze 1 HP. Nie wygląda to najlepiej dla nas. Najwyraźniej ten trening zamienił się w dość solidny problem. Musimy sobie rzucić na pay the price. Będzie to 33. Obecna sytuacja pogarsza się. W którymś momencie Bevan gotowy do kolejnego ataku pędzą na siebie. Cięcie lekko po boku, tym razem, żeby już zaznaczyć, że nie żartujemy. Nie ma co próbować kogokolwiek przekonać albo przegadać. Bevan poczuł ten ból. Zaraz rzucimy sobie na Endure Harm. Natomiast spojrzał na bok. To jedna ze starych ran. O, to nie zapowiada się najlepiej. Wyprostował się i zobaczymy, jak sobie poradzi z obrażeniami. Tutaj będziemy dodawali swoje zdrowie, więc plus 2 to tak samo jakby było iron, więc 3 kontra 8. No, nie jest najlepiej. W ogóle nam nie wchodzi, tracimy momentum, więc spadamy znowu na 2. No ale dobrze, jeszcze jakoś się trzymamy. Złapał się za bok. Doskonale celujesz, młoda. Zupełnie jakbyś przyjrzała się temu, gdzie znajdują się moje rany. Ale sparring to sparring. I kolejny cios. Tym razem będziemy próbowali ostatecznego. Jeżeli wejdzie, będzie bardzo słabo. Będziemy rzucali na clash. Jest odrobinę lepiej, ale są to 2 6, więc jeżeli dodamy do tego iron, znowu nam nie wchodzi. Złe wieści dla Bevana w takim razie. Zerknijmy jeszcze na pay the price na wszelki wypadek. Cóż tu mogłoby się zadziać? 23. Nie tak jak planowaliśmy. Bevan ostatecznie, czując wielki ból, spoglądając na to, co wyczynia ta młoda adeptka, zdecydowanie szybsza od niego, zdecydowanie celniejsza od niego, mimo tego, że mieczem włada może nie najlepiej, nie tak technicznie, jak Bevan by to mógł powiedzieć, postanowił zgodnie ze swoją naturą trochę przyaktorzyć. Przerzucił miecz z jednej ręki do drugiej, złapał się za ten bok, strzelił tylko karkiem. No to co? Teraz może nie dominującą ręką. Jedno uderzenie, drugie uderzenie. Zwyczajnie obijają się o siebie ostrza. W którymś momencie Bevan, zapominając o tym, że nie jest to jego dominująca ręka, wykrzywił ją w zły sposób. Wykorzystała to Banda, uderzając go prosto w nos. Nasze zdrowie spada na 1. Jesteśmy o krok od bardzo, bardzo złego... bardzo złej sytuacji. Spadliśmy na 1, a to nie jest dobry moment. Miejmy nadzieję, bo to jest właściwie decydujący rzut na tym etapie. Pamiętajmy, że to może się bardzo źle skończyć. Najpierw to 5, plus 2 to 7. Połowiczny już jest. I 2. W końcu udaje nam się jakkolwiek poradzić z tym. Pamiętajmy, że posiadamy Swordmaster i choć raz nam się to udało, odzyskujemy inicjatywę, zadamy plus 2, tak więc 3 za sam cios. W końcu się los do nas uśmiechnął. Na 6 plus, tak jak mówiłem, 2. Dodatkowo przy naszym kolejnym rzucie
do kości akcji dodamy sobie 1. Moglibyśmy zadać jeszcze dodatkowo, jako że w pełni nam weszło, jeszcze jedne obrażenia, ale podniesiemy sobie momentum, bo trochę czuję, że powinniśmy się odrobinę lepiej poczuć. Po kolejnym ciosie sparowanie. Sparowanie. Bevan najwyraźniej już w pełni się skupił, spojrzał tylko na swój miecz. Nie zawiedź mnie. Co mówiłeś? Bevan wykorzystał ten moment, zrobił obrót przez prawe ramię, ciął po nogach, nie wyjątkowo głęboko, ale jednak pamiętajmy, odsłonięte nogi plus rana cięta, przeszywający ból sprawił, że banda ugięła aż nogi nieco bardziej niż nakazuje tego sztuka walki. Bevan będzie jeszcze raz atakował, zatem będziemy atakować. Jest to najzwyklejszy strike. Dodajemy Iron, pamiętajmy, że od Swordmaster będziemy mieli jeszcze plus 1, tak więc jest to chociaż jedna rzecz. Proszę bardzo, 9 i 3, 3 ok, ale my mamy 6, plus Iron 2 i jesteśmy na 9. Nie możemy tego spalić, jest to połowiczny sukces. Zadajemy obrażenia, dochodzimy już do dychy. Jest to nasz full, ale tracimy inicjatywę. Tutaj przydałby się zdecydowanie moment, w którym możemy odebrać tę inicjatywę, ale nie moglibyśmy jednak zakończyć walki. Natomiast dochodzi do kolejnej wymiany. Bevan zaatakował od boku. Banda zbiła to mimo tego, że z jej nóg broczy krew. Kolejny cios. Tym razem rozcinający fragment jej pancerza poczuła to, bo dotarł jednak do mięsa. Banda jednak nie będzie dłużna Bevanowi. I zobaczmy, co my tu mamy. 3, 2, 4 plus nasze 2. Jest to strong hit. No ładnie. Należy jednak pamiętać, że mimo wszystko powinniśmy oberwać. Tak więc spadamy do 0. To już jest duży problem. Zaraz sprawdzimy. Odzyskujemy inicjatywę. Możemy wykorzystać. Albo dostaniemy plus 2 momentum. Przy okazji zadalibyśmy jeszcze obrażenia, ale tylko odzyskaliśmy inicjatywę. Musimy rzucić na Endure Harm. Nie jest to najlepszy moment na coś takiego. Ale pamiętajmy, albo nasze iron, albo nasze zdrowie, więc będziemy posiłkowali się tylko iron. I żeby było dramatyczniej. 2, dobrze. 7. Będzie ciężko, dodając tylko 2, ale módlmy się o 6. Uratowany przez dzwonek, można by powiedzieć. Uratowany. Zatem tracimy jeden momentum, bo taką rangę tutaj mamy. Odzyskujemy naszą inicjatywę, ale przy okazji, jako że weszło nam to w pełni, że jest to pełny sukces, albo stracimy jeden momentum jeszcze, żeby odzyskać zdrowie, albo odzyskamy jeden momentum, bo zdenerwowani jakby poczujemy tę taką berserkerską siłę. I wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić. Tym bardziej wchodzimy na plus 3. Bevan zbiera się w sobie. Ten ostatni cios, właściwie pchnięcie w ramię. Bevan spojrzał tylko w oczy bandy, zrobił krok do przodu, nieco nabijając się jeszcze bardziej. I będziemy kończyli walkę. To jest dokładnie ten moment. Chciałoby się powiedzieć, że uratowany przez dzwonek bardziej by pasowało do tego, że nasz przywódca treningów, nasz specjalista od szkoleń by przerwał tę walkę, ale najwyraźniej rzut okiem wystarczy, żeby zauważyć, że jemu się to podoba. Poza tym wytypował prawdopodobnie swoją najlepszą zawodniczkę. Tak więc kończymy walkę bardzo prostym rzutem. Ciężko, żeby nie wszedł, jeżeli jesteśmy na 10,
ale co ja tam mogę wiedzieć? Pierwszy rzut to 1, teraz dopiero, drugi rzut to 5. Zatem wchodzi, co oznaczałoby, że będziemy decydowali o tym, jak sytuacja się zakończy. Bevan po tym, jak zaprezentował, że jest w stanie przyjąć naprawdę duże obrażenia, zrobił krok w tył i bardzo szybko lewą ręką wybił ostrze na bok. Sam, przekładając miecz nad głową bandy, uderza ją w okolice skroni, w okolice ucha płaską stroną, tak by wytrącić ją z równowagi. Robi szybki krok na prawo, zanim ta zdąży cokolwiek zrobić, uderza ją spodem miecza w środek głowy. Banda wywraca się na ziemię, Bevan przykłada miecz w stronę jej twarzy i co? Role się odwróciły, nie? Świetna walka. Odkłada miecz, podaje jej rękę, chwytają się jak Herkules i Iolaos, podnosząc się z ziemi. Banda, tak? Tak. Świetnie walczysz. Ty też. Kto cię szkolił? Mój ojciec. Zdaje się, że sam przygląda się naszej walce. Co? Zaraz. Gdzie? W tym momencie Bevan spogląda w stronę wysokiego budynku znajdującego się po środku naszego grodu. I widzi tam opartego o ramę okna potężnego, barczystego mężczyznę o długiej brodzie, spoglądającego w stronę miejsca treningowego, gdzie przed chwilą doszło do solidnego rozlewu krwi. Właściwie spoglądając na to miejsce treningowe, widzimy dokładną trajektorię, zupełnie jakby groteskowy plan rysował się plamami krwi i tym, jak nasi wojownicy wędrowali po placu. Chcesz mi powiedzieć, że Syndra to twój ojciec? Tak. A co? To coś przekreśla? Nie, wręcz przeciwnie. Przybyłem tutaj, żeby z nim porozmawiać. Wydaje mi się, że będziesz miał dobrą kartę przetargową. Wszak mało kto jest w stanie mnie pokonać. Byłoby miło kiedyś wyruszyć gdzieś razem. Nie ukrywajmy, Bevanowi spodobała się ta myśl? Nie nawet w kontekście tego, że byłaby przy nim kobieta, jeszcze dodatkowo o tak imponujących umiejętnościach. Oczywiście jest to pewien zaszczyt mieć kogoś, komu można powierzyć broń i swoje losy, gdy sytuacja się pogorszy, ale sam fakt bycia z kimś na szlaku przypomniał mu o siostrze. Nieco poobijany, w tym momencie jeszcze bardziej zdający sobie sprawę z tego, jak źle jest z nim, Bevan spojrzał. Chciałbym z nim porozmawiać. Czy mogłabyś się za mnie wstawić? Ja spróbuję się opatrzeć. Oczywiście. Poza tym sama też muszę się ogarnąć. Spotkajmy się pod drzwiami za... Będziemy cię wypatrywać. Przekażę ojcu, że chcesz z nim porozmawiać. Dziękuję. To była naprawdę świetna walka. Kiwnęli do siebie głową, a my spróbujemy się wyleczyć, bo jest z nami naprawdę źle. Jest naprawdę źle. Tak więc spróbujemy tutaj wykorzystać wspaniałą akcję, która nazywa się z kolei... Która to nazywa się Heal i będziemy dodawali nasze Wits. Miejmy nadzieję, że... Wits albo Iron. Wychodzi na to samo. Tak więc wszystko w rękach kości. 1, 3, kontra 6, kontra 8. Doskonale. Pełny sukces, tak więc odzyskujemy 2 punkty zdrowia. To jest dość duży sukces, nie oszukujmy się, po tak trudnej walce. Najwyraźniej to, że na chwilę zatrzymaliśmy się na tej polanie, zebraliśmy trochę zapasów, czy to właśnie ziół, czy trochę jedzenia, teraz będzie procentowało. Fragmenty zupełnie jak u bandy postrzępionych ubrań najpierw zostają obłożone odpowiednimi ziołami, obwiązane w tym momencie zostają tymi strzępkami, wyzaciskane, mimo że nie jest to przyjemne, gorsze rzeczy się znosiło,
czy to psychicznie, czy fizycznie. Bevanowi zeszło jeszcze chwilę. Odrobinę problemów sprawił głód, ale jednak rany miały o wiele większy sens do załatania. Tak więc na tym etapie rany wydają się opatrzone. Nieco jedzenia zostało przyjęte, więc powiedzmy, że organizm ma się czym regenerować, gdyby przyszło do kolejnych odpoczynków. Miejmy nadzieję, że przynajmniej tak będzie. Co prawda po walce Bevan nie wygląda najbardziej reprezentatywnie, ale nie oszukujmy się, mówimy tutaj o królu, który wiele sporów rozwiązuje walką. I chyba ta walka, którą przeprowadziliśmy przed chwilą z bandą, córką króla, najwyraźniej będzie dobrą kartą przetargową, jak sama to nazwała. Bevan podniósł się, poprawił swój plecak, nieco bardziej okrwawiony, ponieważ niektóre z ziół i jakby średnie umiejętności lecznicze, jednak Fara się tym zajmowała do tej pory, nie sprzyjają niebroczeniu krwią na swoje rzeczy. Podniósł się, spojrzał tylko do góry. Drewniany budynek, gdzieniegdzie wykładany kamieniami, jakby dodatkowo fortyfikowany, dodatkowo wzmacniany, piętrzył się nad nim. Kawał chaty, królu. Nie będę ukrywał. Nie tak imponujące jak umiejętności twojej córki, ale trzeba przyznać, że ktoś, kto nie wie, jak wyglądasz, prawdopodobnie mógłby powiedzieć, że coś sobie rekompensujesz. Prawda? W tym momencie wskazał na zamek, który odpowiedział. Drzwi otwierają się. Odrobina światła wpada, co w połączeniu z migoczącymi wręcz pochodniami i innymi źródłami światła sprawia, że mimo tak nieprzyjemnej podróży do tej pory, odrobina ogniska domowego, odrobina jakiejś gościnności w końcu nadarza się Bevanowi. Sam zdziwiony tym, że zamek coś mu odpowiedział, chwilę później uświadomił sobie, że były to tylko klucze i to dodatkowo obsługiwane przez młodą bandę, spojrzał i nawet nie zwracając większej uwagi na to, kto właściwie otworzył mu te drzwi, zajrzał nieco bardziej ochoczo do środka. Oto cała hala, długa, zdaje się być wypełniona równie długimi stołami, zastawionymi dość solidnie, jeśli chodzi o jadło, jeśli chodzi o napitek. Być może trafił właśnie na jakąś niewielką ucztę. Warto byłoby się o to zapytać samego króla, ale są jeszcze ważniejsze pytania na samym początku. Po chwili jednak Bevan zrozumiał, dlaczego, o co chodzi z tak bogato wystawionym posiłkiem. Najwyraźniej kolejni żołnierze, kolejni adepci wchodzący do środka i zajmujący miejsca przy stołach są częścią jakiejś tradycji. Nie ma nic lepszego niż wykuwanie więzi z osobami, które będą odpowiedzialne za twoje zdrowie. Jeżeli dbasz o to, by byli oni najedzeni, by byli oni napici, gdy są spragnieni, by walczyli właściwie za kogoś, kto autorytetem i swoimi decyzjami będzie im jakkolwiek imponował, to masz pod sobą solidną armię. Bevan zrozumiał to w moment, mimo tego, że zazwyczaj nie grzeszył on wyjątkowym rozumem. Kolejne osoby mijały go, zajmując swoje miejsca. Banda spojrzała i powiedziała: chodź za mną, mój ojciec chce cię spotkać. Wygląda na to, że naprawdę zaimponowałeś mu na placu. Przyjemność po mojej stronie, mam nadzieję, że będzie w stanie mi odpowiedzieć na moje pytania. Ja też mam taką nadzieję. Bevan zatem ruszył, ominął te wszystkie stoły, ominął pewną biesiadę, do której miał nadzieję, że mimo wszystko byłby w stanie dołączyć. Być może uda się to po rozmowie z królem. Zszedł na bok, wszedł po drewnianych schodach i zbliżając się do izby króla Sendry, poczuł coś jakby dotyk w ramię.
Czy może być to Fara? Czy chce mnie przed czymś ostrzec? Ciężko to na tym etapie stwierdzić, bo oto banda po raz kolejny chwyta za pęk kluczy, przekręcając zamek, otwiera drzwi, a naszym oczom ukazuje się ten sam postawny mężczyzna. O jasnej, siwej, długiej brodzie, o długich włosach spiętych w wiele warkoczy z tyłu, gęstych jak mało co. Wysoki na ponad 2 metry mężczyzna opiera się w tym momencie o dwuręczny topór, spogląda w stronę Bevana i... To ty chciałeś się ze mną widzieć? Nieźle urządziłeś moją córkę. Ona ciebie zresztą też. Usiądź, przedstaw się i... zadaj te pytania, które aż tak cię nurtują, chłopcze. I tutaj zakończymy naszą... dość trudną podróż i jeszcze trudniejszy sparring. Kolejna przygoda rozpocznie się od tego, na czym nam tak bardzo zależało. Nam, czytajcie, Bevanowi. Zadamy pytania, na które odpowiedzi mogą nas usatysfakcjonować, ale niekoniecznie muszą, bo nie ukrywajmy, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, a dzisiejsza przygoda jest na to świetnym dowodem. Zmęczony, ale dumny ze swoich osiągnięć, a przynajmniej dumny z walki z tak dobrze przygotowaną technicznie wojowniczką, Bevan jest, zdaje się, o wiele bliżej swojego celu, niż mogłoby mu się wydawać. Ale kto wie? Być może tak Bevan, jak i my, mylimy się w tej kwestii.